Namaste, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj przygotuję danie z kuchni indyjskiej, które będzie wegetariańskie. Oglądaj dalej! Prosiliście o przepis wegetariański, więc dziś przygotuję coś z kuchni indyjskiej, która jest bogata właśnie w przepisy wegetariańskie. Dzisiaj będzie moc białka, bo będziemy mieli soczewicę oraz fasolę na duże bicki. Zaczynamy od siekania cebulki. Możesz użyć też czerwonej do tego przepisu, fajnie będzie pasowała. Kroimy ją sobie w kosteczkę takiej średniej wielkości. Tak jak zawsze przypominam, warto sobie na początku przygotować wszystkie składniki, czyli kroimy, odważamy, tak żeby później samo gotowanie było już przyjemnością. Zielone chili możesz użyć też czerwonego albo na przykład sproszkowanego. Ja dostałem dzisiaj świeże, zielone bardzo lubię, ma fajny smaczek, więc dzisiaj zielone chili kroimy po prostu w plasterki. W kuchni indyjskiej nie można się obejść bez imbiru oraz czosnku, który jest robiony na pastę. Możesz tego zrobić sobie więcej, przyszykować w słoiczku do lodówki. Jeśli robisz coś z kuchni indyjskiej, to masz już taką pastę wcześniej przygotowaną. Możesz dodać odrobinę soli, ona się zakonserwuje i może postać spokojnie tydzień, półtorej tygodnia w lodówce. Imbir ścieramy sobie na drobnych oczkach tarki. No i teraz czas na czosnek. Imbir, czosnek, starty. I tak naprawdę mamy już wszystkie składniki, które potrzebujemy do przygotowania gotowe, więc zaczynamy gotowanie. Gotowanie, bez sensu. No co ty tu robisz? Przecież nie wbijasz gwoździ. Warzywa pokrojone, tu już mamy wcześniej odmierzoną fasolę białą oraz czarną soczewicę. Tutaj mamy masło klarowane, które nazywa się ghee. Oczywiście jeśli nie dostaniesz, możesz go nawet samemu zrobić. Wystarczy masło podgrzewać na niewielkiej temperaturze, tak żeby białko wyszło z masła. Ściągamy to białeczko i już mamy masło klarowane, które nam się nie przypali, ma wyższą temperaturę palenia się. Dodajemy masło. No i na początek ląduje cebula. Pięknie to masełko pachnie. Do cebuli ląduje chili i smażymy jakieś 2-3 minutki, tak żeby cebula się zeszkliła. Cebulka przesmażona, dodajemy czosnek oraz imbir. Pamiętaj, że czosnku ani imbiru za długo nie możemy smażyć, ponieważ zrobią się gorzkie i danie będzie po prostu niesmaczne. Teraz tutaj mamy gotową mieszankę przypraw garam masala. Możesz sobie przygotować taką oczywiście w domu, prażąc składniki na garam masala, a później ucierając je w moździerzu. Ja dzisiaj używam już takiej gotowej mieszanki. Dodajemy do warzyw. No i to jest esencja właśnie kuchni indyjskiej, czyli miks przypraw, które aromatycznie pachną już w całej kuchni. A jak smakuje? To się przekonasz, zostań z nami. I tańczymy rumbę. Witamy z powrotem po przerwie reklamowej. Za chwileczkę dowiemy się, jak to smakuje. Wszystko już się świetnie przesmażyło. Dodajemy teraz pasatę pomidorową. Możesz dodać też pomidory w całości lub na przykład świeże. Tu mam przygotowany bulion warzywny, do którego dodałem kurkumę i mamy taki piękny kolor. Dodajemy połowę bulionu. I od razu czarną soczewicę, ponieważ ona potrzebuje gotowania dość długiego, bo to będzie około 30-40 minut, więc ląduje do środka. I gotujemy na wolnym ogniu, no około właśnie pół godzinki. Musisz tego spróbować. Czy po pół godziny będzie już miękka, satysfakcjonująca dla Ciebie. Ja wolę taką trochę bardziej al dente, ale jak wolisz bardziej rozgotowaną, to oczywiście przytrzymaj ją po prostu chwilę dłużej. Wracamy do Państwa za 30 minut. Witam Was po przerwie. Pół godzinki minęło. Soczewica już się pięknie ugotowała. W międzyczasie dolałem resztę bulionu, ponieważ przy gotowaniu odparowywał i troszeczkę wsiąkło w soczewicę. Mamy już tutaj piękny, zobacz, gęsty sosik z tą soczewicą. Teraz to, co musimy tylko zrobić, to dodać białą fasolę. I wcześniej w ogóle nie doprawialiśmy solą ani pieprzem, więc teraz czas na odrobinę soli i pieprz. Chwilę z fasolą gotujemy, tak żeby smaki się połączyły.
Ja użyłem dzisiaj czarnej soczewicy, ale możesz oczywiście użyć zielonej lub na przykład żółtej lub pomarańczowej, tylko żółta i pomarańczowa robią się w mig. Także musisz dobrać sobie odpowiednie proporcje płynu, żeby nie wyszła ci zupa, tylko żeby wyszło gęste danie. No i pyszny dal makhani w stylu indyjskim, przygotowany, nakładamy do miseczki. Piękny, gęsty, pożywny, pięknie pachnie. Dokładamy na górę śmietany albo jogurtu na przykład. Hop, odrobinę mięty oraz bazylii. Siekamy, posypujemy całość. I pyszny, pożywny dal makhani gotowy. Jak smakuje? Przepyszny. Zrób w domu, na pewno będziesz zadowolony. Jak podobał Ci się ten przepis, zostaw lajka, kliknij suba, a na dole w komentarzach napisz, co jeszcze chciałbyś zobaczyć na tym kanale. Tymczasem do następnego przepisu. Cześć! Szukasz innych dań z kuchni indyjskiej? Kliknij obok.